Zakończyło się 23. Forum Ekonomiczne w Krynicy, które dało okazję do spotkania się najważniejszych postaci świata polityki i biznesu z Europy Środkowo-Wschodniej. Motto tegorocznego forum, perspektywy Nowego Ładu, podyktowała sytuacja ekonomiczna, społeczna i polityczna państw w świetle kryzysu gospodarczego na świecie. W ciągu 3 dni konferencji, na blisko 150 panelach dyskusyjnych, sesjach plenarnych i wydarzeniach specjalnych poświęconych m.in. makroekonomii, polityce międzynarodowej, energetyce, innowacjom czy ochronie zdrowia, uczestnicy szukali odpowiedzi na wiele pytań. Czy efekty tych spotkań wpłyną na sposób myślenia osób zarządzających potencjałem ludzkim i czy swoje umiejętności właściwie wykorzystają w swoich firmach ku pożytkowi swojemu i dobru społecznemu, czas pokaże. Że państwo jest nie tylko jakością organizacyjną, ale także jakością moralną.